Dzisiaj pokażę wam gameplay z T92, czyli artylerii, która zadaje najwięcej damage'a w całej grze. T92, już wam pokazuję statystyki tego działa, ma dość wolne przeładowanie, dość Jezu Święty, strasznie wolne przeładowanie, za to rekompensuje nam to damage'em 2250 na goldzie i pocisku odłamkowym 1800 na goldzie APQ, i bo tam masz 380 penetracji na tym APQ, a tutaj po 120 na goldzie i na HEQ. Czas sterowania 7,4 sekundy i celność na 100 metrów 0,62. No i teraz pokażę jeszcze wam splasha. Zwykły pocisk ma 9,14 setnych splasha. APK to nie ma splasha, ma dobrą penetrację. Tutaj jeszcze Gold 13,09 setnych na goldzie. Tutaj Gold kosztuje sporo, bo aż 17 złota. Także drogie są te pociski za złota z tym T92. No i lecimy w takim razie bitwę już. Do tego, że ta artyleria zdaje taki dobry damage, ma też parę swoich wad, przede wszystkim jest wielka strasznie i kiepsko puszcza lufę, przez co jak podjedzie do nas jakiś mniejszy czołg, to 267 czy GW ich zdekujemy, a tym niestety nie damy rady, bo nie możemy tak lufy opuścić w dół. Jest to spora woda. No a teraz, jak widzimy, piaszczysta rzeka mapa. No i zobaczymy, jak naszym pójdzie i czy udaje mi się obronić w ogóle mnie przed artylerią ich, bo to też jest bardzo ważne, że oni mają dwie artylerie i skauty, i warto byłoby, gdyby broni arty. Secure arty. No mam nadzieję, że mnie zrozumieją i będą po prostu osłaniali jakoś artylerię, aby nas po prostu nie zdjęli zbyt szybko. Bo byłoby lipnie, szczególnie, że teraz nagram na żywo, to nawet jak mogę się sadzić kalafiory, tutaj często się zdarza, że jakaś peska płaci jakoś chamsko, nie w cel, ale da się trafiać z tego działu, to nie jest tak, że tutaj jakoś nie da się trafiać w cela, ale czasami warto strzelać z plashem, na przykład w trzy czołgi obok siebie ustawione, to wtedy można nawet zrobić double killa, czy tripla strzelić nawet, to byłoby fajnie. Trzy czołgi tak nagle zdjęć, to mocno by się zdziwili. Fajnie fragów sobie można bijać. Tutaj widzimy snajperów. Już skupiam sobie w kolegę w T30, czy też może i z 8, kogo by tutaj wybrać. Ale wybór mamy dość potężny. Gorzej z tym, że zaraz mi tutaj zniknął, a byłoby kiepsko. Kurna, jakbym spudował teraz. Posłałem pestkę. Chyba coś tam trafiłem. Powinno trafić jakiś czołg. Ruszam się od razu po strzał, tutaj zginąć. Jest bardzo dużo czasu się przeładowuje, więc można spokojnie po strzale się ruszać, to nie jest jakiś problem, więc przede wszystkim tutaj trzeba się poruszać po strzale takimi wielkimi artyleriami. Jeszcze 267 to tak czasami można się nie ruszyć, ale taką aretą to koniecznie. No i tutaj S1 dostaje w bok wieży. Najgorsza rzecz właśnie w S1 wystawić w bok wieży, wszyscy w nią strzelają i gościu... O Jezu, ale aż że strzelić, ale chyba strzela. Zdążę? No i fajnie, kurde. 40 sekund przeładowania poszło z wiatrem, bo... No mogłem nie strzelać, no ale kurna, musiałbym tutaj, zanim ja tutaj skupię celownik na tą stronę, no to... Miną wieki po prostu, miną wieki. O, 75 się zaświeciło. No szkoda, że kurna nie zdjąłem tego S100, bym miał już jakiś damage lepszy. Bo tak na razie nie wiem, ile zadałem temu T30, o tam się zaświeci, ale kurna nie mogę tak skupiać celownika i tak latać, bo to jest bez sensu, żeby tak latać celownikiem tym. Dobra, i tutaj mamy, widzimy Lorraina, T54, pocisk tak poleci. Kurna, trafiłem centralnie Lorraina, ale żal. Chciałem trafić za Lorraina, ale niestety trafiłem centralnie, no kurna. To jest dziwna ta artyleria, ale niestety lepiej trafić obok dwa czołgi niż jeden centralnie. Jak Panzer S1 się zaświecił, to jest teraz mój priorytet i w niego będę musiał strzelać, bo on tutaj może sporo namieszać, a trafienie takiego delikwenta mocno go osłabi umysłowo. Dlatego jest bardzo ważne zabicie takiego gościa. Tylko najpierw musimy się zaświecić. O, jest artyleria ich zaświecona. GW typ E. Zaraz już skupiam celownik na niego, ale to coś trochę zajmie. Mam nadzieję, że Met będzie w stanie... GW typ tutaj skupia celownik. Może niech on strzeli, a on ładuje szybciej ode mnie. Zobaczymy, czy strzeli tego gościa. No nie strzela, więc też puszczę pocisk już swój. No dobra, zdjąłem gościa. Nie wiedziałem, czy on strzela w ogóle w niego w końcu, czy nie. A tak na wszelki wypadek czekałem na jego strzał, ale najwidoczniej nie miał zamiaru strzelać albo spróbował. No tutaj jak Panzer S1 się pojawił, bokiem stoi, mógłbym go kurde tak ładnie strzelić, ale nie mam pocisku teraz. Nie widziałem jego pocisku, więc... Dobra, IS-8. Tutaj sobie jedzie. Zobaczymy, czy kurwa zniknął. Trzeba na prawą stronę się przestawić, bo tutaj widzę nasz... Tutaj było 75, z tego co pamiętam. Jeszcze mi się nie zaświecił. Jest, 75, dobrze. Dobra. Skupiamy celownik. Okej, zaraz chyba trafię go, gąskę mu zdjęli to ładnie, ale leci, dobra, może nie przeleci. Dostał, dobrze. Uciekamy. Może GW Tiger chyba nie kontruje. GW Tigerem kontrolować to też nie jest taki dobry plan wcale, bo też tam długo się ładuje. Tutaj chyba jak Panzer S1 już jest, albo Foch, Maus ma starcie. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Szczególnie, że ten Foch, jak do niego podjedzie, to widać dobrze w ich pointy, jest ta kabelka tutaj, te władze dowódcy i ogólnie tu on jest słaby, od przodu trzeba z dystansu walić tym czołgiem. GW typ się zaświecił, okej. Skupiam na nim celownik. Okej, już prawie skupiony. Może zaraz strzela, jak nie zniknie, to by było bardzo fajnie. Okej, już chyba zaraz przeładuje, więc będzie wyjeżdżał teraz, więc strzeliłem. No i dobra, zdjąłem delikwenta. No i tutaj pozamiatane. Ładnie ich tutaj skosiliśmy. Bez większych problemów jakichś. Wyrżnęliśmy im team. No, też trochę postrzelałem, choć tak zdjąłem trochę lipnie, bo powiem wam, że trafiłem Lorraina za 200 HP. GW typa. Trochę mało damage zrobiłem na tej bitwie, no. No ale niestety się nie zawsze są takie cele obfite do trafienia, no ale mam coś tam zrobiłem, no, na pewno. Dobra. No i jeszcze GW Tiger tam został gdzieś daleko. Prawdopodobnie tutaj gdzieś się schował w tym dołku, choć nie, tutaj nie może stać, by go zaświecił ten scout, tutaj jechał. Bardziej obstawiam tutaj ten sektor. Tutaj nikt nie świecił. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś stoi, to może go jeszcze trafię. Choć ten X4 może zdjąć ten hit, GW Tigera także. Zobaczymy, zaraz się przekonamy. Zobaczymy. Świeci jest, okej. Widzimy GW Tigera. Leci pocisk. O Jezu, kalafior. Mogę poczekać, bo widzę, że nie strzela ten GW typ, ale no... Nawet nie przeczuwałem, że tam poleci pocisk, bo to było poza zasięgiem tak naprawdę. No ale coś nie chciało nawet splashem sięgnąć tego GW Tigera, no ale co zrobię. No i ostateczny wynik. Ponad 2000 expa na podwójnym, 2400 prawie. Trochę kredytów, ale tutaj się nie zarabia tą artą, to jest oczywiste. I 3 zabite, 2 uszkodzone. Czyli te 30 dostało tam splashem, to dobrze, to mnie cieszy. I tutaj snajper da 75. No i to tyle z gameplaya T92. Dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.